Siema, siemanko, tu rolnik nieprofesjonalny. Słuchajcie, 15 lutego na polach pojawiły się legalnie rozsiewacze, pojawiły się legalnie opryskiwacze, lecą saletry, RSM-y itd., itd. Mój RSM czeka w zbiornikach, opryskiwacz złożony, ale dzisiaj chciałbym powiedzieć, dlaczego ja z RSM-em się w tym roku jakoś nie spieszę. Nie ma tutaj jakiegoś wielkiego parcia. Sama decyzja o przyspieszeniu możliwości stosowania azotu jak najbardziej pozytywna, jak najbardziej tutaj jestem na tak. Jednak trzeba mieć pod uwagą to, że każde gospodarstwo jest inne, każdy region Polski jest inny i trochę mnie śmieszą właśnie te burze w internecie, że jeden mówi, że jedzie dopiero w połowie marca, a cała reszta jest głupia, bo jedzie w połowie lutego. I druga strona, że tamci są głupi, bo jadą w połowie marca, albo trzeba jechać w połowie lutego, więc tutaj tak naprawdę nie można patrzeć tylko i wyłącznie pod jednym, tylko ze swojej perspektywy. Każdy ma tutaj jakąś swoją inną politykę i tak dalej, i tak dalej. Ale ja właśnie chciałbym powiedzieć, dlaczego dzisiaj z tym RSM-em nie wyjeżdżam. Tak jak wspomniałem, data 15 lutego jest tylko i wyłącznie datą. Jest to możliwość wyjechania z azotem w pole, a nie konieczność. Tutaj niestety niektórzy mają problem troszeczkę z tego rozróżnieniem. U mnie na gospodarstwie stan upraw jest dość mocno zróżnicowany. Gorsze są te uprawy, które były wysiane później, czyli gdzieś tam po 20 października, jeśli chodzi o żyta przede wszystkim. Ale zacznę po kolei. Zacznę może od rzepaku. Rzepak, jak wiecie, zasiliłem azotem jesienią. Tam około 25 kg azotu w formie amonowej z ASL-u poszło w rzepaki, więc tak naprawdę tym rzepakom nic nie brakuje. Gdzieś tam może jakieś kawałki na właśnie na totalnym piachu, które zaczęły się teraz lekko przebarwiać, ale nie śpieszę się jakoś mocno. Mają być dwa dni cieplejsze, potem ma być taka temperatura około 5-6 stopni, więc myślę, że z azotem w rzepaki wyjadę za tydzień, może przed samym końcem lutego, no bo potem tak naprawdę już rzepak zacznie mocno intensywnie rosnąć, więc ten azot będzie mu potrzebny. Jednak mówię, nie mam jakiegoś parcia, bo nie mam po prostu niedoborów. W przypadku innych plantacji gdzieś w okolicy sytuacja jest naprawdę różna. Jeżeli mamy rzepak, który ewidentnie głoduje, powinniśmy ten azot mu dać. W jakiej formie? Tutaj też jest temat rzeka. Ja jestem zwolennikiem RSM-u, jak wiecie, z tego powodu, że ma formę azotonową, amonową oraz amidową. I tak naprawdę w tym roku będę rzepak zasilał azotem tylko i wyłącznie raz, RSM-em 32, RSM będzie to dawka około 160 kg, gdzie 80 kg będzie w tych formach szybszych oraz kolejne 80 w formie amidowej, czyli wolniejszej, i to się zacznie po prostu uwalniać w momencie, kiedy zrobi się troszeczkę cieplej, więc będzie to potraktowane jako druga dawka już w rzepaku. I tutaj mówię, nie będę się jakoś mocno po prostu spieszył. Jeśli chodzi o zboża, najbardziej zależy mi na działkach, które są po prostu działkami najsłabszymi i działkami, które właśnie, jak już wspomniałem, były obsiane najpóźniej, czyli część żyta hybrydowego sianego po poplonach. Tamto żyto rozkrzewiło się od 3 do 4 pętów ma w tym momencie, więc jest to obsada, myślę, że tam dość optymalna. Było to wysiew 2 jednostek na hektar, 2,2 w zależności od pola. Więc tak naprawdę nie zależy mi na jakimś pędzeniu. Żyto jeszcze jakoś intensywnie nie ruszyło, powiedziałbym nawet inaczej. Może nie ruszyło na wiosnę, a po prostu nie stanęło przez zimę. I tam myślę, że też właśnie w przeciągu tygodnia razem może z rzepakiem po prostu te pola tym RSM-em potraktuje. Ale największy problem jest z oziminami, które pokrzywiły się w nadmiarze. Tutaj jesteśmy na polu, gdzie akurat znajduje się pszenica, formacja siana w drugiej połowie października. Jak widać, korzenie przyrastają, pojawiają się nowe korzonki. Pszenica siana w obsadzie 300 roślin na metr kwadratowy ma około 5 pędów, więc tak naprawdę można przyjąć, że jest tutaj około 1200-1300 kłosów na metr. Jest to w zupełności wystarczające. Jest to stanowisko mocne i mokre, więc tutaj jeżeli nie będzie przymrozku, nie będę sobie po prostu robił jakichś kolein, ale są plantacje, chociażby
po rzepaku formacji, czy probusa, przężyto probus, które pokrzywiły się po 7-8 pędów, tam dawanie azotu w momencie, kiedy jeszcze właśnie nawet nie widać tych niedoborów, jest po prostu niekorzystne, bo będziemy te rośliny jeszcze bardziej pobudzać do wzrostu, więc to nie ma w ogóle najmniejszego sensu. Te plantacje pewnie z nawozem, z pierwszą dawką polecę zupełnie na początku marca. Nie będzie to jakaś tam dawka pełna typu 80 kg. Być może będzie ona zmniejszona do 40, może 60. Zobaczymy, jak będą wyglądały warunki, ale na pewno się nie będę na te plantacje po prostu spieszył. I tutaj też właśnie z relacji niektórych osób, które widziałem, że mają pola jak łąki i już mają przyszykowany azot właśnie na te plantacje, no nie jest to jakiś super ekstra pomysł niestety. Druga sprawa, tak, znaczy inaczej, już wspomniałem o tym, że jest miejscami bardzo mokro. Tak naprawdę nie da się na tych lepszych polach, tak jak u nas w okolicy, przejechać bez problemu jakiegoś większego. Po prostu wszędzie gliny, wszędzie jakieś tam mokrzejsze kawałki, to będą tylko i wyłącznie szpury. I no tutaj bym się po prostu z tym azotem wstrzymał do jakichś tam przymrozków. Tym bardziej, jeżeli nie ma widocznych niedoborów. Jeżeli są te niedobory, tak jak wspomniałem już w rzepaku, jak najbardziej. Ale w momencie, kiedy tak naprawdę mamy połowę lutego, tutaj rośliny nie są do końca zahartowane, dorzucimy jeszcze azotu, pobudzimy jeszcze bardziej, może się okazać, że zamiast sobie polepszyć, trochę spartolimy sprawę. I jeszcze też taką ciekawą kwestią jest to, że możemy troszeczkę te rośliny też rozleniwić. Nie będą one może jakoś ciągnęły do dołu po składniki pokarmowe, tylko i wyłącznie będą miały wszystko na zewnątrz, więc może się okazać, że potem w okresie suszy po prostu będą one bardziej na nią podatne. Więc mówię, tutaj bardzo dużo takich czynników jest, jeśli chodzi o każde pole, po prostu jest inne i nie ma tutaj co się sugerować sąsiadem tak zwanym. Tylko i wyłącznie trzeba patrzeć na to, co znajduje się u nas na polu. Znajdujemy się teraz na jęczmieniu ozimym hybrydowym SY Barracuda. Jak widzicie, no chodzi się tutaj praktycznie jak po łące. Jeśli chodzi o jęczmień, on szybciej startuje, można porównać to z żytem. Też troszeczkę te szybciej fazy w jęczmieniu przeskakują. Jeśli chodzi o te gatunki, tutaj nie ma co zwlekać, nie wiadomo jak długo, ale na dzień dzisiejszy tak naprawdę na całej działce nie widać praktycznie żadnych niedoborów, jeśli chodzi o azot. Wiadomo, końcówki liści przyżółkły, nie jest to dość częste, jeśli chodzi o jęczmień, ale no tutaj praktycznie nic temu jęczmieniowi nie dolega, on sobie powoli rośnie. W glebie tego azotu jest tutaj wystarczająco. Pędy ma mocne, ładnie wykształcone. Jakieś malutkie przyrościki się tutaj pojawiają, ale no mówię, nie ma tutaj jakiejś wielkiej potrzeby. Jeśli chodzi o azot w jęczmieniu, też tutaj wyjadę, myślę, pod koniec marca. Więc podsumowując, nie jadę na tak rozwinięte plantacje w tym roku 15 lutego, bo nam pozwolono. Tylko właśnie tutaj będę je troszeczkę przytrzymywał. Nie jadę na pola, gdzie jest ryzyko właśnie, że coś tam robię, porobię kolejny, że gdzieś nie przejadę, bo są też takie miejsca. U nas padało dość dużo, więc po prostu nie będę ryzykował, nie będę sobie tych pól niszczył. I pojadę tylko i wyłącznie w przyszłym tygodniu na te pola, które chcę podpędzić, na te słabsze działki z żytem hybrydowym, później sianym. Pojadę na działki, które są nowo dzierżawione. Tam prawdopodobnie pójdzie tylko i wyłącznie jedna dawka RSM-u w żyta, bo są to działki bardzo słabe. I pojadę w rzepak, ale nie z tego powodu, że czegoś tam nie wiadomo, czego mu brakuje, tylko i wyłącznie z tego powodu, że zanim te formy azotu i tak dalej zaczną być dostępne dla rzepaku, to trochę czasu minie, a sam rzepak już, jeżeli zrobi się troszeczkę cieplej, po prostu zacznie startować i tutaj zrobię sobie to po prostu logistycznie, poukładam, żeby było to połączone już z tymi słabszymi działkami żytnimi.
więc nie mam jakiegoś parcia mocnego, żeby właśnie dzisiaj wyjeżdżać z tym azotem. Wszystko tutaj przeanalizowane, każde praktycznie pole obejrzone, podglądnięte. I mówię, nie ma co się czasami kichać, czasami można poczekać 2-3 dni, posprawdzać też troszeczkę prognozy, tym bardziej, że ma wiać, jeśli chodzi o RSM. No, powinniśmy to robić w miarę w bezwiecznych warunkach. No i mówię, analizować, a nie patrzeć, że sąsiad już wyjechał. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Rolnik nieprofesjonalny. Dajcie znać w komentarzach, czy dzisiaj wyjechaliście i dlaczego wyjechaliście. A jeżeli nie wyjechaliście, to dlaczego czekacie? Pozdrawiam Was serdecznie. Na razie.